Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Obornika poczyniło w ostatnim czasie kilka ważnych inwestycji. Udało się pozyskać m.in. nowoczesną przyczepę do wywozu nieczystości. Cały czas trwają prace przy ulicy Wybudowanie w Obornikach. Wkrótce natomiast rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Lulinie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy wsi zyskają m.in. nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej. W tym roku również planowane są prace m.in. w miejscowości Pacholewo. Proszę Państwa, jesteśmy na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach przy ulicy Obrzyckiej. Prowadzone były tutaj prace inwestycyjne, które zostały 2 lata temu prawie zakończone, ale nasz projekt unijny cały czas trwa. Umowa została przedłużona do końca 2014 roku ze względu na rozszerzenie zakresu projektu i skorzystaliśmy z możliwości, czyli mieliśmy potężne oszczędności w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych i wykorzystaliśmy te pieniądze na zakup dodatkowych maszyn, urządzeń i z tyłu chciałbym Państwu pokazać nowoczesną przyczepę do wywozu posadu. To jest jeden z punktów w ramach nowej umowy o rozszerzenie. Drugi punkt to była budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz na wybudowaniu. Te zadania zostały zrealizowane, czyli mieliśmy czas do końca kwietnia na realizację zadań. Zadania zostały wykonane, ale projekt nadal trwa i w tej chwili ministerstwo ocenia nasz nowy wniosek związany z kanalizacją w miejscowości Pacholewo oraz w miejscowości Różnowo, to pomieszczenie na nowym osiedlu. Prawdopodobnie projekt uzyska dofinansowanie. Proszę Państwa, jesteśmy na inwestycji gminnej, gdzie realizujemy zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na nowym osiedlu. Do wybudowania mamy 2 km sieci wodociągowej oraz 2 km, ponad 2 km sieci kanalizacyjnej. Sfinansował to zadanie burmistrz Obornika pan Tomasz Szrama.